Smutne wieści od Alicji Węgorzewskiej. Świat muzyki pogrążony w żałobie. Nie żyje profesor doktor habilitowany Ryszard Wiesław Bednarek. Alicja Węgorzewska pożegnała znanego śpiewaka operowego. Jurorka The Voice Senior w pięknych słowach opisała wybitnego artystę Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Teatru Wielkiego w Warszawie. Ryszard Wiesław Bednarek nie żyje. Alicja Węgorzewska przekazała smutne wieści. Alicja Węgorzewska to dobrze znana widzom śpiewaczka operowa, która dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem w bitwie na głosy. Lata później otrzymała propozycję zostania jurorką w programie The Voice Senior. Ostatnio artystka przeżywa jednak trudne chwile. Najpierw została zwolniona z TVP, a teraz przekazała kolejne przykre wieści. Gwiazda pożegnała wybitnego artystę profesor doktor habilitowany Ryszarda Wiesława Bednarka. Alicja Węgorzewska w pięknych słowach opisała śpiewaka operowego i pogrążyła się w smutku razem z całym środowiskiem artystycznym Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Teatru Wielkiego w Warszawie. Nie żyje profesor doktor habilitowany Ryszard Wiesław Bednarek. Artysta zmarł w wieku 74 lat. Informacje o jego śmierci przekazała Akademia Muzyczna w Bydgoszczy. Pan profesor był nie tylko wspaniałym śpiewakiem, lecz także ciepłym i otwartym człowiekiem. Żegnamy go z wielkim smutkiem i żalem. W tych niezmiernie ciężkich chwilach myślami jesteśmy z rodziną. Składamy wyrazy głębokiego współczucia i najszczersze kondolencje, czytamy w specjalnym komunikacie. Profesor doktor habilitowany Ryszard Wiesław Bednarek był emerytowanym pedagogiem związanym z Katedrą Wokalistyki na Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Śpiewak operowy występował w teatrach w całej Europie, m.in. w Berlinie, Paryżu, Londynie, Amsterdamie czy Wiedniu. Doskonale znała go także publiczność spektakli Teatru Wielkiego w Warszawie. Za swoje zasługi Ryszard Wiesław Bednarek został odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wieści o jego śmierci wywołały szok w środowisku artystycznym. Składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim, w tych ciężkich chwilach jesteśmy myślami z Państwem, napisano na profilu Warszawskiej Opery Kameralnej, której dyrektorką od lat jest Alicja Węgorzewska. Artystka udostępniła wpis pożegnalny o Ryszardzie Wiesławie Bednarku i wspomniała nieżyjącego śpiewaka operowego. Wspaniały człowiek, wybitny artysta. Smutek, napisała pogrążona w smutku Alicja Węgorzewska.